podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego powstała kolejna adaptacja Kwiatu Paproci w wykonaniu aktorów Justyny Golonki. Serdecznie zapraszam. Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo, a szczególnie i starym babusiom, które o tem szeroko, a dużo opowiadają wieczorem przy kominie, gdy się na nim drewka jasno palą i wesoło potrzaskują, że nocą świętego Jana, która najkrótszą jest w całym roku, kwitnie paproć. A kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć będzie. Biada zaś cała z tego, że noc ta jest tylko jedna w roku, a taka niezmiernie krótka. I paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita. A to w takim zakątku, tak ukryta, że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić. Myślałaś, kim chciałabyś zostać, kiedy dorośniesz? Piosenkarką. Śpiewam mamy w telewizji, byłabym sławna i miałabym dużo, bardzo dużo pieniędzy. Wtedy niczego by nam nie zabrakło, mamo. Oj, kochanie, to piękne, co mówisz. Ale wiesz co? Przecież nam niczego nie brakło. Jesteśmy zdrowe, mamy siebie. A przecież to jest najważniejsze. Czyż nie? Nie baw się, Kasiu, w tych, co szukają cudownej paproci. Ale mamo, Basia ma ciągle nowe sukienki, a ja ciągle chodzę w tej samej. Wtedy ty i ja też miałbyśmy nowe sukienki. Jednak tym, którzy szukają go na osi. Ty, Kasiu, lepiej nigdy go nie szukaj. Dlaczego? Gdzie go znajdę? Mam, proszę, powiedz! Kasiu, dość już. Daj bułeczkę. A wiesz co, tak swoją drogą, to wiesz co, może byś poszła tak posprzątać swój pokój. Jutro święto świętego Jana. Musimy rano wstać i pójść do kościoła. No, szybciutko, zmykaj. Zmykaj.
jedz. Poproś. Znajdę go, znajdę! Zobaczycie, że go znajdę! Słuchaj, a co byś powiedział, żebyśmy w tym roku pojechali na Teneryfę? Wyobraź sobie, że gadałam ostatnio z Ewką. I Ewka jedzie do Włoch. Ale Włochy. Też nie coś. To chyba jasne, że musimy być lepsi, prawda? Mhm. Ale co, Ewie? Dzwoniłeś do hurtowni? Kiedy będą materiały? Masz przestój. Chyba nie muszę ci przypominać, że to jest niekorzystne dla firmy. Daj spokój, dzwoniłem. Jutro wysyłam tam dwa busy. Dwa busy? Chcesz mi powiedzieć, że po miesięcznej przerwie ty wysyłasz tam tylko dwa busy? Mamo. Przecież to całe nic. Mamo. Dwa busy. Mamo. Co wymyśliłeś? Mamo, mogę jutro po szkole zostać u Maćka? I tak dwa busy, a co myślałaś? Mamo. Nie teraz. Dwa busy wysłałam. Tato. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. Mi w ogóle czy ty mógłbyś mnie chociaż raz posłuchać? Mamo. Tak trudno? Ogarnij się, kobieto. Może ja wcale nie potrzebuję więcej zleceń. Może ja nie chcę więcej materiałów. Może ja chcę trochę czasu dla siebie, co? Dość! Zobacz, co narobiłeś! A jakich w takim razie konkretów powinnam was uczyć w tej szkole? To proste.
jak zarobić pieniądze. Ale pani chyba nie wie, co to. Moja droga damo. Damo? Pochmebia mi pani. Zwłaszcza przy... Nieważne. Idę stąd, bo jest nuda. Idzie ktoś jeszcze? Idziesz? Proszę, proszę. Nie powinniśmy już dłużej przeciągać tej rozmowy. To znaczy? Chcę rozwodu. Zostawiam ci dom, auto. Nie mówisz poważnie. Udziały w firmie sprzedaję, w końcu na tym ci najbardziej zależało zawsze, więc... Jaś idzie ze mną, będziesz mogła decydować... Masz kochankę, tak? Jasne. Mogę się tego Kaśka, daj spokój. Zawsze myślałeś tylko o sobie. Kaśka, Jaś idzie ze mną i nie ma... Pomyślałeś o mnie? Co stanowi? Jak ja się gdziekolwiek dostanę? Ja. Córka Drwala i Szwaczki. Żyjąca w ubóstwie, ciułająca grosz do grosza, mająca siostrę nieudacznicę. Ja, kobieta, żona, matka. Mam przecież w swoim życiu tego tyle. Miałabym to stracić? Ty! Ty miałeś mi dać bogactwo! Pytam, gdzie ono jest? To coś miało mi przynieść szczęście. A dało wszystko i zabrało jednej nocy. Czego chcesz? Niczego. Mama jest chora. Czeka na ciebie od jakichś 3 lat. Powtarzasz ciągle to samo. Mam już tego dość. Może w końcu zapytałabyś się, co u mnie słychać, siostrzyczko. Bo ja właśnie zostałam sama. Zabrał mi wszystko. Mamo, zaplecisz mi warkocze? Dziecko, obawiam się, Kasiu, że ja już nie dam rady. Mamo, nie pamiętasz? Przecież siedziałyśmy tutaj dokładnie w tym miejscu. Ty zaplatałaś mi warkocze. Mamo, usiądź. Usiądź, dziecko. Mamo, dlaczego nie wyszło mi w życiu? Przecież mam wszystko. Mam sławę, mam pieniądze, mam rodzinę. Dlaczego mi nie wyszło? Bo wie
widzisz dziecko. Ja byłam najszczęśliwsza wtedy w tej podartej spódnicy. Ale mając ciebie obok siebie, co mi, Kasiu, przyszło z kufra tych ubrań, kiedy ciebie nigdy nie było, kiedy zawsze byłam sama. Mamo, ja cię przepraszam. Dziecko, widzisz, nigdy nie będziesz szczęśliwa, jeśli tym szczęściem nie podzielisz się z innymi. Mamo, ja tak bardzo cię przepraszam. Ziemią ma ziemię.